Mateusz Jadak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Do groźnego wypadku doszło przy zbiorniku wodnym w Dobromierzu. Do pustego, betonowego kanału przelewowego nieszczęśliwie wpadł 57-letni mężczyzna. Upadek z wysokości około 10 metrów skończył się wieloma złamaniami kości obu nóg oraz poważnym urazem kręgosłupa. Rannego mężczyznę z dna kanału wyciągnęli strażacy. Mężczyzna bezzwłocznie przetransportowany został do szpitala. Jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Ze wstępnych przypuszczeń wynika, że 57-latek prawdopodobnie poślizgnął się. Mężczyzna w chwili wypadku był trzeźwy. 57-latek zignorował tablicę z zakazem i wszedł na część zapory, po której wolno poruszać się tylko pracownikom obsługi. Więcej uczestników, więcej koncertów, więcej wycieczek i więcej atrakcji dla Świdniczan. Tak w porównaniu do ubiegłorocznego zapowiada się drugi zjazd Świdniczan. Koncerty, wycieczki, spotkania w restauracjach, zabawy rekreacyjne, wspólny grill z dyskoteką. To wszystko czeka na blisko 1300 uczestników tego wielkiego wydarzenia. Ci, którzy chcieliby wziąć udział w zjeździe Świdniczan, a nie dokonali jeszcze rejestracji, wciąż mogą to zrobić, ale tylko zgłaszając się osobiście do recepcji zjazdu. Lista zgłoszeń elektronicznych została już zamknięta, ale na osoby, które jeszcze chcą się zapisać na zjazd Świdniczan, będziemy czekać od czwartku w recepcji. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że ta liczba miejsc jest ograniczona, dlatego tych wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali, zachęcamy do pospieszenia się z taką decyzją. Od czwartku na uczestników czekać będzie moc atrakcji. Podobnie jak przed rokiem, wybrane restauracje będą serwować specjały kuchni narodowych, m.in. greckiej, francuskiej czy fińskiej. Każdego dnia zjazdu wieczorem w świdnickim rynku odbywać będą się koncerty, wśród których każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie więcej też przedsięwzięć w ramach samego zjazdu Świdniczan zaplanowano, ale także imprez towarzyszących, bo przypomnę, że w tym czasie też mamy święto Dzika i Karpia Dolnośląskiego, rekonstrukcje historycznych bitew, czy chociażby takie symboliczne pożegnanie balonu, które wybiera się na Puchar Gordona Beneta. Wśród gości z całej Polski znajdą się także Świdniczanie z Australii, USA, Grecji, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Trwa remont ulicy Świdnickiej w Strzegomiu, od ulicy Świętego Tomasza do ulicy Kasztelańskiej i w związku z tymi pracami zmieniona została organizacja ruchu. Utrudniony jest wjazd i wyjazd z centrum. Ulicę Świdnicką w Strzegomiu remontuje firma z Bylbruk. Zakres prac obejmuje kanalizację deszczową, położenie nowej nawierzchni jezdni oraz chodników, przebudowę oświetlenia oraz stworzenie nowych miejsc postojowych. Strzegamy kolejne remonty. Dziś rozpoczyna się także remont ulicy Świdnickiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Kiedyś mówiło się na to schetynówki. Mamy na to pieniądze w wysokości 50% całej wartości zadania. Cieszymy się bardzo, ale dzisiaj apelujemy do mieszkańców Strzegomia o wielką wyrozumiałość, dlatego że będą bardzo duże utrudnienia w poruszaniu się w okolicach centrum rynku, bo zamknięta jest Bohaterów Getta. Ogrodowa jeszcze nie jest skomunikowana, także będzie bardzo, bardzo dużo utrudnień. W związku z remontem ulicy Świdnickiej osoby chcące dojechać do Świdnicy nie mogą kierować się z rynku bezpośrednio na ulicę Świdnicką, ale wyjadą otwartą ulicą Dąbrowskiego lub Świętej Anny. Natomiast osoby przyjeżdżające ze Świdnicy do centrum miasta dojadą kierując się w prawo w stronę ulicy Kasztelańskiej. Mała obwodnica Świdnicy jest w końcu gotowa. Po 3 latach od rozpoczęcia budowy 3-kilometrowy odcinek został ukończony. Teraz Dolnośląska Służba Dróg i Kolei czeka na odbiory techniczne. Gdy tylko procedury się zakończą, zostanie ona otwarta dla ruchu samochodowego. Tabliczka przed wjazdem na drogę numer 382 informuje nas, że wstęp jest wzbroniony. Rowerzyści jednak nie zważają na zakaz i korzystają z nowej jezdni. Kierowcy samochodów będą musieli jeszcze chwilę poczekać. Trwają odbiory techniczne. Policja i Straż Pożarna wydały już pozytywne opinie. Pozostaje tylko decyzja nadzoru technicznego. Ma ona zapaść do końca sierpnia. Dopiero wtedy obwodnica zostanie otwarta dla ruchu. Przypomnijmy, że budowa 3-kilometrowego odcinka łączącego drogę krajową numer 35 z drogą wojewódzką numer 382 od Słotwiny do Ronda Solidarności trwała ponad 3 lata. Koszt budowy z początkowych 22 milionów złotych ostatecznie wyniósł aż 35 milionów. Sporo jak na odcinek, który nie rozwiąże wszystkich problemów komunikacyjnych Świdnicy. Jest to jednak droga w lepszą przyszłość. W planach jest gruntowna przebudowa krajowej 35 na odcinku do Świebodzic. Wtedy mała obwodnica Świdnicy nabierze strategicznego znaczenia dla całego transportu w regionie, o ile będzie zgoda na jej sfinansowanie.
W dniach od 23 do 24 sierpnia tego roku burmistrz miasta Świebodzice oraz Towarzystwo Lotnicze zapraszają na odlotowy piknik lotniczy. Atrakcji wystarczy na zagospodarowanie całego weekendu. Odlotowy piknik lotniczy odbędzie się na gminnym lotnisku. Zjazd obok drogi na Olszany. Organizatorzy zapraszają gości już od godziny 10. Impreza w założeniu potrwać ma do zachodu słońca. Już w przedostatni weekend sierpnia, czyli 23 i 24, będziemy bawić się po raz kolejny na odlotowym pikniku lotniczym. Tak w tym roku będzie się ta impreza nazywać. Zapraszamy wszystkich fanów sztuki awiacji, ale nie tylko, wszystkich Świebodziczan, którzy już po raz kolejny będą chcieli spędzić z nami letni weekend. W programie szczegółowym odlotowego pikniku w Świebodzicach znalazły się m.in. pokaz polskich i zagranicznych statków powietrznych, zawody spadochronowe oraz pokaz sprzętu lotniczego. Atrakcją tego dnia będą też imprezy towarzyszące. Skorzystać będzie można z jedynego w rejonie toru do minigolfa, a rozegranych zostanie 12 mega gier planszowych. 23 sierpnia super strefa zabaw dla dzieci otwarta będzie w godzinach od 12 do 16. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.